Cześć, witajcie. Ja Tomci Ewosz, a to jest kolejny odcinek z F1 2020. Ostatni wyścig sezonu Grand Prix Abu Dhabi, nocny wyścig na Yas Marina Circuit. Miękki przydział opon, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tak naprawdę pieniądze w tym momencie i dostosowywanie różnych dziwnych rzeczy. Co ja mogę zmienić? Jakiś kombinezon sobie blokowałem, tak? Czy mi to cośkolwiek... O, taki se kombinezon odblokowałem. No świetnie. Bardzo robota. Jeśli chodzi o finanse, to stoimy nawet nieźle. 3 zwycięstwa, 1 podium, jeszcze dodatkowo, czyli 4 podia w tym sezonie. Wygląda to nawet ciekawie. Jeśli miałbym być szczery i myślałbym o kierowcy, 40 doświadczenia. Trochę mniej niż Giovinazzi w tym momencie ma Nick DeVry. Nie wygląda to kiepsko. W każdym razie mamy karę 10 pozycji na pewno na starcie. Mamy nową jednostkę napędową, już tamtej żadnej się nie dało jeździć. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam Was na okrążenie formujące i kwalifikacyjne pierwsze oczywiście. To the Yas Marina Circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year, and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. The Yas Marina Circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and two very long back straights. There are two DRS zones going into the heavy braking zones of both Turn 8 and Turn 11 and offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners as well, in particular 15, 16 and 17, which will certainly test a driver's braking management. Anthony Davidson is with me one last time this year as we bid a fond farewell to another great season of Formula One. Well, the winter break is looming once again. No doubt many of those teams already have their eyes firmly on next season. But there's still work to be done here, still championship positions to decide, which can make a big difference to the prize money. So no one's going to be taking their foot off the throttle just yet. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have
Verstappen, Vettel, Alexander Albon, and Ricciardo, Leclerc, Sainz, Perez, and Esteban Ocon, Gasly, Norris, Lance Stroll, and Kvyat, Raikkonen, Ellis, Antonio Giovinazzi, and Nick de Vries, Magnussen, Grosjean, Russell, and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. It's been a long season, but let's try to end it on a high note. No cóż, kara przesunięcia o 5 pozycji robi swoje, P11 wywalczone, P16 na starcie. Za to ja sobie zatankuję tak. W związku z tym, że mam swobodę dotyczącą strategii, to ja sobie oczywiście standardowo odwrócę strategię. I mamy 14 kółek, no to może na połowę wyścigu. Tak. Na 8 zjeżdżamy. 15,3 krążenia paliwa. Powinien te 1,5 kg, myślę, spalić. Ja ruszam na krążenie formujące. Was zapraszam na ostatni wyścig pierwszego sezonu trybu My Team w F1 2020 Grand Prix Abu Dhabi. Zaczynamy! Ależ mi atomowy start! Ależ tam się gotuje, ależ tam się gotuje z przodu! Żyjemy, żyjemy, panowie. Dobra, spokojnie, jak spokojnie. Mamy P8, jest dobrze na końcu sezonu. Ależ oni są wolni tu w zakrętach. No. Nieprawdopodobne to jest. Tam był jakiś incydent. Próbowałem tu się od zewnętrznej wepchnąć, ale... Tu optymisty, jakby to powiedzieli. Oni są tutaj wolni na wejściu w ten zakręt, naprawdę. A bo to Ferrari jest takie beznadziejne. Ja nie zamierzam odpuszczać. Dobra, 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 Jarek. To jest wyjście ważne. Użycie ERS-u i już tu jest Mr. Leclerc. Już za mną. To jest Mr. Albon. Nie, to nie było easy. Ale przyjemne. Naprawdę przyjemne. Czy jest to mój ulubiony tor? Zdecydowanie nie. Czy lubię po nim jeździć? Zdecydowanie nie.
czy sprawiamy tutaj mega frajdę? Na każdym torze, na którym wyprzedzam, ten też sprawia mi mega frajdę. Dobra, jedźmy. Bez gadania to się trzeba chodź za przebijanie. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS. Ależ tu się chamsko trochę wcisnąłem Alexowi. Bark, bark. Za daleko chyba od Daniela, jeśli chodzi o DRS, nie? Masz takie wrażenie, że ja trochę frunę po tym torze. Albo oni się źle mazarzą. Będzie atak na P5. A, wywieziony. Może nie elegancko trochę, bo tam doszło do kontaktu jednak. Ale to ja byłem przed nim, kiedy on skręcał. Więc teraz Sepp. Z nim już tak prosto raczej nie będzie. Mają problemy techniczne. Woo! To jest okazja dla mnie. Już to się tak nie dał wbić Vettel, jak to zrobiłem z Albonem czy Ricardo. Dobra, 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 i teraz mamy, przybierzemy wszystko, co mamy. Jest DRS. Od zewnętrznej. Ach, chciałem. Ale on nie zostawił mi w ogóle miejsca. Nie? Okej, okay. No, przepraszam. Ale jedziemy po pewne czwarte miejsce w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie po pitach. Bo ja muszę zmienić opony na to samo okrążeniu, okej. Okay. 4.8 sekund. Żółta flaga, żółta flaga. Troll wpada z sesji. Czy będzie samochód bezpieczeństwa? Decydujcie się. Czołówka jest w boksie. Second place, you're in second place. Hamilton ahead. Gap to car in front is 8.8 seconds. They're on old mediums. Albon behind. The gap to the car behind is 1.5 seconds. They're on old softs. Your pit window opens next lap. 8 laps to go.
Próbujmy. Hamilton zjedzie. Ja też zjeżdżam. Zjeżdżam. Reszta też zjeżdża, dobrze. Atakujmy to. Spróbujmy. Walka mechaników, pit lane. Chłopaki, nie spierdolcie tego, błagam. Release. Dało się zrobić to szybciej. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Naprawdę, dało się zrobić to, chłopaki, szybciej. Dało się to zrobić, kurwa, szybciej. Dobra. Zostało 8 okrążeń do końca. Oni są na medach, ja jestem na softach. Teraz pierwszy cel to jest Daniel Ricciardo, później Verstappen. A czy będzie to tak proste? To się okaże. Ale mnie tu wyniosło. Brakuje nam tego Areo. Zdecydowanie brakuje nam tego Areo. We have 5 laps of fuel remaining. Dobrze, dojeżdżam na Ersie. Ale się zbaniłem, za późno DRS odpaliłem. Czy zdążę? You've moved into P4, fourth place now. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. A może i nie ciśniemy? Piński, skup się. We're leading our teammate by 19.2 seconds. Chyba nigdy nie skończy tego sezonu z punktami. A szkoda. The gap to the car ahead is 7.9 seconds. Dobra, spokojnie. There's 4 laps of fuel remaining. Mamy tutaj raczej oddalać się od Daniela Ricciardo, a cisnąć do Maxa Verstappena.
Aj, tu już kompletnie. Jest i skup się. Skup się. Ostatnie okrążenie. Gap to teammate behind is 23.5 seconds. Ależ to tylko ten trzyma. Aż opony są z przodu mocno zużyte. Zastanawiam się właśnie nad tym Nikiem De Vries, może na cały sezon go zostawić. Ciekawostka. Przyrodnicza bym powiedział. Nawet. Za wszelką cenę będę chciał zatrzymać miejsce. Naprawdę. I opony się skończyły. This is your final lap. Final lap of the race. Żółta flaga jakaś była. Ktoś tam obróciło. Ricardo obróciło. In first place. No niestety, tak to jest. Oj, przepraszam. Ten przycisk, chciałem włączyć ERS. Cóż, no pora na podsumowania, ale to myślę, że jak już zakończymy wyścig, miniemy checkered flag. Bo Lewis Hamilton zostanie mistrzem świata siedmiokrotnym w grze, i odnoszy się w życiu realnym również ma tyle tytułów mistrza świata, więc zrównał się z Michaelem Schumacherem. Oczywiście wielki szacunek, wielkie brawa dla niego. My kończymy wyścig na czwartym miejscu i mistrzostwa świata też na czwartym miejscu. No, udało się. Jestem kierowcą dnia. Nice. Good job, mate. Good job. Themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. They've done it then, victory in the last race of the season and the championship as well. What a phenomenal end to a terrific Formula One season. Prawda, to jest nie do pomyślenia. 7 tytułów mistrza świata. So Anthony, what made the difference out there today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one.
As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. No i cieszy się Lewis. A numer jego 44. Gdzie to był Bono, to trochę niepodobny do Bona, szczerze powiedziawszy. A gdzie jest... Nigela? Jak ona ma? Ta jego fizjoterapeutka, ta mała blondynka. Halo? Przepraszam. To mi nie... Lewis Hamilton takes the lead of the Drivers' Championship. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson. Who do you pick? I have to give it to Ellis. Look at where they finished compared to where they started. It's not easy to cut through the field like that in Formula One, so it was a great effort. Nothing can challenge the leaders of the Constructors' Championship at this point, but it's another clear win for Mercedes as they managed to secure the Constructors' title. An incredible performance for the whole team. Meanwhile, Renault move up the table with another strong performance this weekend. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. No to już czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, 199 punktów. Też Charles Leclerc tutaj do pierwszej trójki w ogóle nie było podlotu, to w ogóle bez jakiegokolwiek gadania. I czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Myślę, że to jest dobry sezon, jak na nasz pierwszy debiutancki sezon w Formule 1, więc mogło być znacznie gorzej. O, koleżanka. To nie takie easy. Na pewno był trudny wyścig. Żadnych trudności, osiągnąłem, cisnąłem do granic możliwości. No to jest akurat prawda z tym, co miałem. Takim zespołem szczerze wątpię. No jednostka napędowa też jest bardzo dobra. No, bo ten pakiet był taki spoko w sumie, w sensie wcisnąłem z tego samochodu tyle, ile się dało, już faktem, że się skończyły później opony, już nie mogłem nic zrobić. No i nic, uznanie, dobrze, fajnie, tam Nikowi też gdzieś tam te punkciki wskakują dalej. Pieniążki 800 tysięcy zarobione, świetnie. Wynagrodzenie podstawowe. O, ale jest jakoś tam, kurwa, sztuczkę. 6,3 miliona. Bardzo dobry wynik. Bez tam większej spiny. No dobra. No to cóż teraz się wydarzy? Czy będziemy mogli, na przykład, nie wiem, przypuśćmy jednostkę napędową zmienić? Renegocjuj warunki umowy z kolegą zespołu. O kurwa. Dobra, renegocjujmy. Ja bym jednak chciał obniżyć jego pensję. 3 miliony? Dobra, zostawmy. Ja bym zostawił jednak, jakby nie patrzeć naszego ziomeczka. Jeśli chodzi teraz o beer. No this one. Będzie miała wpływ na... To nadal modyfikacje będą miały wpływ przepisów. Jeśli prowadzić oraz niedostosowanie... Okej, czyli to jest modyfikacja... Areo. Okej, a jak mi tutaj? Tutaj odstajemy znacznie. Nie, ja bym zapakował w jednostkę napędową. ECU, elementy magnetyczne. Prędkość wirnika. My to jeden pierun tak naprawdę. Okej. Okay. Zaplanujmy działania. Kręcenie w filmu. Promocyjny. Wydarzenie takie. I tak to zrób. Kontynuujmy. You're not currently in a rivalry. Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Dobra. Carefully who you select.
Pogadajmy sobie. Here we are in the HQ of our newest Formula One team. We've got an awful lot to talk about, so let's jump straight in. You couldn't keep your last driver in the team due to financial troubles. How are you working to ensure that this doesn't happen again? To się zbugowało. One of the top teams in the Constructors Championship. What's your secret to scoring those points? Nasz samochód może znieść wiele, wszystko dzięki jednostce napędowej. Podbudujmy trochę wędę. You've managed to get your team into a good position. How long do you think it will be before you can challenge the big three? No dużo pracy, nim dotrzymy do tego poziomu, naprawdę. Your team's had their first win in Formula One. Is this a sign of things to come? Ach! Moment, you seem to be a solid mid-tier team. What do you think will take your team to the next level? Wytrzymałość. To jest klucz do sukcesu, moim zdaniem. Well, thanks a lot for inviting us here. It's been fantastic. Opierdoliły się te. Czekajcie, to zniknie. Ten pasek na dole z tym chłopem? No niekoniecznie widzę. Grożan nie będzie brał udziału w wyścigach. Wow! Grożek idzie na emeryturę. Tego to się kurwa akurat nie spodziewałem. Tak naprawdę. Zakończmy sezon. Prawie 14 poziom mamy. Tutaj nikt 9. Zespół będzie miał 15. Fajnie, fajnie, fajnie. Jak to finansowo wygląda? 34 miliony dolarów za czwarte miejsce. Ło kurwa, panie. No to teraz to my możemy pogadać, człowieku. No to teraz to my możemy ponegocjować, być. Dobra, czyli ja mogę zmienić teraz, nie wiem, czy postać, nie. Szczegóły zespołu. Mogę zmienić dostawcę silników. Dobra, ale pobawmy się teraz w sponsora. Nie no, panowie. Zdobądź ilość punktów w ciągu całego sezonu Mistrzostw Świata 100 punktów. Nie no, ty byłeś beznadziejny, chłopie, no to zróbmy coś więcej. Zobaczcie mi się. Nie, 100 punktów w klasyfikacji Mistrzostw, jest to do zrobienia. Dobra. Wybierz Hondę. Co my tu mamy? I teraz tak, mamy bardzo dobry pakiet od Hondy, ale jednak to nie jest to. Ja przechodzę na jednostki Mercedesa, jednak jednostka Mercedesa w tym wypadku dla mnie wydaje się być tą najlepszą. Okej, okay, koszt bonus inicjalny. I tutaj wchodzimy w sumie na plus. Wybierz barwy zespołu. Nie, wybierz odznaki. Nie. Kolor zespołu też nie. Kontynuujmy. Przechodzimy oczywiście na jednostki napędowe Mercedesa, bo mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze wyjście. Oczywiście pełen pakiet. Widzicie moje ustawienia, jeśli chodzi o sezon. 25% standardowo. I tuż. Zobaczmy, jak wygląda. Zaraz, poczytajmy sobie. Wysokie saldo. Okej, okay. Zaplanujmy coś. Kolejne do drugiego kierowcy. Kampania reklamowa. Ja mogę coś tu jeszcze zamontować? No nie. Okay. Sekcje. Jak wygląda moja jednostka napędowa? No i to od razu wygląda. Proszę państwa.
Kwalifikacja. Ok, sekcje. Rozwiniemy sobie sekcję. Zarządzanie sponsorami MYK. Areo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, po 2T. Tutaj. Proszę bardzo. Mamy bardzo wysoki saldo, trochę tego poszło. No cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja was zapraszam na kolejny odcinek już w nowych barwach z nowym samochodem. Drugi sezon MyTeam. Pora zaczynać. Trzymajcie się. Pa, pa.